Kolejny odcinek, kolejny dzień w raju. Co? Mamy, słuchajcie, tutaj wszystkie 16 paproci, więc po prostu może na samym początku, zanim zaczniemy tam znowu krzątać się po tych całych kanałach, zobaczymy, więc i skończymy tego całego questa. Perfect, perfect. Now I can make tea. Many thanks, stranger. May luck be with you. Aren't you forgetting something? Forgetting what? My coins. Coins? What coins? I do not remember. You don't? Maybe a couple of slaps will remind you. Ah, yes. Now I remember. Here, you have coins. Trzeba niczym najemnik z Gothica. Nie płacisz? To wpierdziel. Ogólnie rzecz biorąc, nie płacisz, to wpierdziel. Nie ma tak lekko. No i teraz, słuchajcie, możemy ja mogę, wy tutaj, słuchajcie, to oglądacie, możemy na spokojnie, normalnie rozpocząć, och, come on, i tak dostałem, dobra, nie ma wyboru, chować się, zdążę, ach, cwajak jeden cholery, mam tu już trochę mało HP, bo jednak próba przedarcia się tutaj jest nieco trudna i czasem można dostać po... twarzy, wiecie, można troszeczkę oberwać po głowie. No ale dobra, dajemy w miarę radę. Tu chyba będziemy musieli... No właśnie. Rozmówić się z pewnymi gomościami, którzy nam dosyć tutaj gęsto i mocno przeszkadzają. No, to już chyba powinien być osadnik praktycznie jegomość. Troszeczkę tej niebieskiej esencji my mamy. Szmaragdu jeszcze troszeczkę tutaj zyskaliśmy. Momencik. Musimy tu się pozbyć jeszcze naczelnego towarzystwa, które nam tutaj zabarkadowało. No, muszę przyznać, że całkiem kiepsko mi nam tu idzie. Nawet bardzo kiepsko, muszę być bardzo ostrożny, momencik. Mniej więcej, bo zaraz tu mogę zemrzeć. Filunie, niech ten drap sobie przejdzie na spokojnie. Teraz go można bez zbędnych problemów od tyłu załatwić. Zapalić sobie troszeczkę światełka, to już nie potrzebne. Ni cholery nam to nie potrzebne. Sprawdzamy oczywiście, czy nie ma jakichś tutaj ukrytych rzeczy. Możecie zauważyć, że akurat sobie troszeczkę zwiększyłem tutaj ilość punktów na epiku. No, udało mi się całe wyzwanie tutaj zrobić, nie dotykać podłogi i drami przez 18 sekund. Jeżeli dobrze pamiętacie te całe... tę całą kopalnię. Co się dzieje? Atakuje? O, już wiem. Nawet dobrze, że żeśmy tam wyczaili to wszystko. Momencik, cholera. Niestety... Mam go zaznaczonego bydlaka, dobra, czyli chyba teraz będzie wiedział, gdzie strzelać. Bardzo dobrze, dokładnie. Dobra, żeby się drapa pozbyć, bo ona zatruje, a mamy tutaj, widzicie, bardzo słabo z punktami życia. Nie. Chyba nic nas nie złapało na całe szczęście. W tej całej, słuchajcie, kopalni, tam gdzie jest cała masa lin, na spokojnie się da zdobyć to całe... to całe osiągnięcie, więc z nim nie mam problemu. Dobra, nie patrz na nas. Zesunąć mu dwie serie poważne. Możecie też zauważyć, że troszeczkę tutaj zebrałem tych całych czerwonej esencji. O proszę. To wszystkie światła w kanałach. Ekstrawagancko, słuchajcie, ekstrawagancko, czyli wszystkie kanały już mamy ogarnięte. To niedługo będziemy mogli wyjść na powierzchnię i troszeczkę zbierać tych, słuchajcie, kamieni Posejdona i całego tego innego syfu. Patrzyłem ewentualnie jeszcze, co można kupić za te punkty Epika, jest taki fajny laser ze Star Warsa, ale tylko 20 użyć ma i no to jest dosyć droższe. Wolę jakiś fajniejszy przedmiot taki na stałe sobie kupić. Momencie, najpierw ogratam skrzynię. Troszeczkę ładowych pocisków. The forces of the Eternal Fire have captured Koldax. They are trying to melt him. Melt him? Who's Koldax? The last of the ice elementals in this castle. You must prevent his extinction. An ice elemental? Ooh. Okay. Where is he? What can I do? They took him through that door. He must be in there. They must be trying to kill him. Okay, I'm gonna go see if I can get him back. I'm also going to need some blue magic essence to cast the freezing spells to heal him. No dobra. Trochę tych ziomków jest.
Ale na szczęście mamy tu ewentualnie... O, fach, fach, wycofać się... Kurde, jak mnie trafiło! Nie ma wyboru, bo zaraz tu spłonę. Szybka ewakuacja. Co mogliście również zauważyć, że kupiłem, słuchajcie, również nową muszelkę, to pewnie mi gwarantuje szybki powrót do tego sklepu. Zebrałem, słuchajcie, tutaj tłukąc różne potwory, niepotwory właśnie, między innymi te całe głupie robale, trochę szmaragdów. No i udało mi się, słuchajcie, zakupić... Można sobie nawet ze 4, słuchajcie, takie kupić. Udało mi się, słuchajcie, zakupić. Bardzo przydatne, akurat jeżeli chodzi o jego sklep, to zawsze warto do niego wpadać, bo zawsze różne ciekawe właśnie rzeczy ma, które się przydają przy questach najróżniejszych. No i przy nowym okazji nie muszę zawsze od początku słuchajcie, tego całego gunba przechodzić, więc jak najbardziej. Dobra, spróbujmy go na razie różdżką załatwić. Idealnie padają. Wow, zapomniałem tutaj, że to muszę spacją uderzać. Drugi poszedł. Spać za grzecznie za aniołkami. Trzeci. Tutaj na dwa strzały są. Trochę dużo. Nie mogę ich złapać. Ty kolego się odsuń. Dostałem. Kurczę, jakie zmagania. O, szlak! Nie zdążyłem. Trochę za dużo mi to zajęło. Nie. Tutaj się, słuchajcie, zrespiłem i no niestety... Ale za to, słuchajcie, ale za to różdżka lodu mi tutaj zeszła, słuchajcie, różdżka lodu. W sensie nie zeszła, a wiecie, nie utraciłem jej. No, to już jest jakiś plus. Dobra, tych tu po prostu rozwalmy natychmiastowo. Drugie podejście robimy. Jego też spokojnie można rozwalić. Największym problemem będzie tam ta dwójka. Bo oni zawsze tutaj są tym troszeczkę nieosiągalnym dla nas. Dobra, wystrzelone pociski. Raz, dwa. Just beautiful. I jeszcze 4 pociski nam zostały, jak najbardziej. Trochę złota. Trochę esencji, o proszę, kurde, ile my tutaj ognistych pocisków będziemy mogli wypluć. Ale to była przepiękna wymiana ognia. Tylko... Oho! Ukryte pomieszczenia, a tu... Nothing? Okej. Widzieliście to? No i cała różdżka mi poszła, nie powiem. Było blisko. Było bardzo blisko, ale chyba mamy tu jeszcze inną różdżkę. O właśnie. To ją sobie tutaj zastąpimy. No, żywiołaki broniły się hardo, trzeba powiedzieć. Weźmy tu, rozwalmy to, właśnie, troszeczkę magicznej esencji jeszcze dostaniemy. Trzeba coś z tym zrobić? A! Ukryta tutaj platforma. Umierający kodaks. Jest potrzebny w jednym z swoich zadań. No dobra, słuchajcie, to chodźmy go ocalić, bo mamy jeszcze troszeczkę. Powinniśmy mieć, nie zużywałem ogólnie niebieskiej esencji, bo no niby na co. Była mi zupełnie niepotrzebna. Tu sprawdzaliśmy. Dobra. Tu chyba też z tego coś nie mylę. Dobra, wracamy, słuchajcie, cofamy się. Trzeba koniecznie szukać po tych, słuchajcie, ścianach, bo no, przydają się. Przydadzą się na pewno te punkty unepika. No już. Here he is. I found him in a boiling cauldron. They tried to melt Koldak slowly. Oh, what a horrible torture. This elemental is rather small, you know. I imagined a 15-foot tall creature. He was much bigger, but he lost too much essence inside that cauldron. I'm going to see if I can save him. Hor Ashe, Kolda Madalek, Socorro Doderakas! It worked. It looks like he's recovered some strength. Although he will never be the same. A stranger,
may I ask you a final favor? Yes, of course. What is it? Take him with you. He is too weak to face the dangers of this place on his own. But with you, he will have a better chance and can help you, especially against the forces of the Eternal Fire. Frost is directly opposed to fire. A frost attack will extinguish a burning creature, and vice versa. A fire attack will melt any frost that slows a creature. No i mamy, słuchajcie, kolejnego przyzywańca. Jak najbardziej nam się to nieraz przyda. Weźmy tu może ogarnijmy momencik F7. Tylko panie pamiętam teraz jakie były klawisze tutaj, to zaraz to sobie ogarniemy w inny sposób. Może po prostu pod ósemkę, bo i tak siekiery raczej nie używamy. No i tak, słuchajcie, możemy tu sobie go ewentualnie przyzwać zamiast żaby i będzie nas wspierał w walce. I on się również bardzo często przydaje i bardzo często go będziemy używać. Chociaż nieraz tutaj właśnie widzicie, wolę sobie na przykład, jeżeli się zna oczywiście miejsce, lepiej jest połazić z żabą, bo jeżeli chodzi o nietoperze czy takie inne insekty, to nie ma tu lepszego przyzywańca niż taka kochana, słuchajcie, niż taka kochana żabka. Momencik, niech on tu podejdzie. Może można było go tak od razu zaspamować tymi atakami bardzo pięknie. O, widzicie, już z automatu nawet zaczął strzelać. Nie, ja tam podchodzić, słuchajcie, nie będę, bo no jednak nie chcę spaść tam na sam dół, nie? Jedyne co możemy zrobić, to iść na górę, to zaraz co? No, przejdziemy się po prostu, no. Całość tutaj w ściekach mamy tutaj ogarniętą. Tu nic nie ma, wypadałoby, słuchajcie, ewentualnie nie wypadałoby. W sumie będę musiał przejść i jeszcze raz powalić może wszystkie ściany, bo no te osiągnięcia, no jednak mi się chciało troszeczkę tutaj mieć więcej ewentualnych, wiecie, nie? Punktów unepika. Trochę tego będzie. Syfu, widzicie tam tych... Ile ich tam jest? Dobra. Momencik. Który miałem? On nie pozwala. Patrzcie, prawie nic robić nie muszę. Sam wszystko porozpieprzał. Sam. Tego kurczę nie mogę przypomnieć sobie. Ja muszę wroga namierzyć. Przyznam się szczerze, że teraz próbuję... Momencik, mogę coś tu spróbować napisać? Nie, nic nie mogę. Coś mi chyba... momencik, momencik. Chyba wydaje się, że klawisze mi się tu popsuły, bo próbuję... F3 Maze... A nie, to powinno być F4, przepraszam, zresztą to ja już się tutaj doładowałem. Próbowałem przez cały czas szarżę tą całą moją zrobić. Lecz niestety nie wyszło. Dobra, moglibyśmy, możemy jeszcze pójść w prawo, to wiecie co, pójdziemy sobie maksymalnie jeszcze w prawo. No tutaj widzę, nie oszczędza. Ja rzadko bardzo lubię tutaj używać, w momencie kiedy podskoczy. Teraz, o! Lubię używać ze względu na nietoperze, całe te inne insekty zdobywa się niewyobrażalne. Tutaj właśnie widzicie ilości różnego, słuchajcie, magicznego proszku, nie proszku, która właśnie się przydaje przy tych całych zaklęciach. Dobra. Dobra. Oberwał mój tylko troszeczkę, ale żyje, jest w porządku. Wada za tym, że troszeczkę ze zdrowia zszedłem. Coś nowego, coś ciekawszego. Nie specjalnie. Tego miecza to chyba używam. 46. Dobra. Pani tu zaraz sztylet dostałem. Sztylety, z tego co pamiętam, o tyle są dobre, gdy się atakuje od tyłu. Zadają znacznie większe obrażenia niż normalnie. Dobra. Tego tu cwaniaka od tyłu, bo potrafi uleczać swoich, a to jest nieprzydatna umiejętność względem mnie. Przynajmniej nie powinna być przydatna dla naszego wroga. O proszę. Jedna czwarta. Lepsza włócznia chyba, zobaczmy ją sobie. Włócznia zamrożenia duszy. Ale broń drzewcową wymaga, jest o minus 2 mniejsza, jest wolniejsza, ale ma lepsze obrażenia, jeśli nieraz by mogła przydać, tylko to ja nie idę w broń drzewcową tak za bardzo, no tutaj widzicie, mam jeden punkt jeszcze, ale jakaś broń drzewcowa mnie nie obchodzi, więc chyba ją po prostu później sprzedam, wiecie, najzwyczajniej w świecie. Chyba ją sprzedam, chociaż jeszcze jeden tryb broni, można byłoby spróbować ten... Okej, tu sobie rozwalmy jeszcze kilka beczek. Jakaś większa skrzyneczka. A no tak, to jest, słuchajcie, ten trójzub Posejdona. To jest broń drzewcowa poziom 11, gdybyśmy chcieli porzucić zadanie. Jest o wiele lepsza.
walutę od wszystkich nam znanych, ale nie wiem, czy będziemy w nią, no co, nie będziemy w nią inwestować, więc chyba najlepiej będzie po prostu ją oddać najzwyczajniej w świecie, nie? Troszeczkę strzał, nie, nisu nie ma, dobra. Czyli teraz, słuchajcie, idziemy po prostu, a nie, momencik, gdzieś tu musi być jeszcze przejście w prawo. Tu pisze... Rzuca się chyba na prawo. Weird. Chociaż nie widzimy, co jest na dole. Możliwe, że jeszcze gdzieś się z tej strony można zejść jakimś korytarzem. A nie, słuchajcie, to jest nagroda, rozumiem. Po prostu jest nagroda za odkrycie wszystkich, za zapalenie wszystkich pochodni. Pojmuję. Pojmuję, to sobie zobaczmy, co my tutaj mamy. Momencik. Nic. Sprawdzamy wszystkie ściany standardowo. Pułapka. Druga pułapka. Omijamy. Powiem wam... Dobrze, że ten pierwszy tutaj zauważył przeciwnika i wystrzelił. Dobra. Powinien być drab martwy. Zapalmy sobie. No dobra, co my tu mamy? Pierwszy jest zręcznego kowala. Dobra. I zwój biegłości łuczników. Nie, ten zwój jakoś tak średnio mnie obchodzi, ten spełnia życia, to mamy. Muszę tu sobie wszystkie te pierścienie posegregować. Momencik, gdzie tu mamy pierścień, który nam tak nie, trochę nie miga, który można, patrzeć, nie widzę, nie widzę. Tutaj jest, troszeczkę niżej. Ataku maczugami, plus 4, pewno, że zakładamy. Plus 4% co prawda, ale zawsze to jest plus 4%, które nam się przyda. Dobra. Dobra. Pressing F4. Nie obchodzi mnie to. Chociaż pod F4 możliwe, żeby się mi przydało. Faktycznie trzeba sobie zauważyć. Momencik. F4. Mamy życia, ochronę ataków fizycznych. No dobra, przyda się. Najbardziej się boję, muszę się zorientować, jakie klawisze trzeba to mam na bandikami. Te używane F1, F2, F3. Żeby mi się to nie napsuło. Cholera jego macie. Dobra. Jesteśmy tu. To miejsce jeszcze odkryliśmy, to tylko maksymalnie w lewo można iść. F4, shift, F4, ewentualnie ten atak z szarży, żeby pociągnąć. Dobra. Skoda, chcą w nas spokojnie, nie mi to złapacie i idzie. Jeszcze ma fulla energii, słuchajcie. Dodatkowo spowolnieni. Przez te całe pociski, jak najbardziej nam tu idzie, dobra. Tu podpalić tam nic nie ma, jedziemy dalej w lewo. O proszę. Mamy dodatkowe drzwi i będziemy mogli sobie skrócić troszeczkę tą całą naszą podróż. Tu już na lewo wcześniej byliśmy. Proszę. Nothing. Uwaga, pułapka. Odblokujmy sobie od razu wrota. Będziemy mieli znacznie szybciej, jeżeli chodzi o te całe podróże między lokacjami. Nic. Możemy pójść... Crows love small shiny objects. Don't let them steal your rings. Rozumiem, że to jest ostrzeżenie przed tym pomieszczeniem. Tak jest. Wiecie co? Dajcie mi sekundkę, niech tu się nam troszeczkę żabcia uruchomi. No, możemy chyba wchodzić. Aha! Patrz, jak pięknie, niczym działko przeciwlotnicze działa. Ściąga je wszystkie na hita. Chodźcie do papy Smurfa, chodźcie. Ja nie uczynię krzywdy. Ale sporo ich tu. Tego to łataństwa? Już połowa? Proszę. Ups, ostrożnie. O, proszę, do zadania. Tutaj mamy wspaniały okrągły szafir. Świetnie. Tutaj mamy ten sam widok, tylko że troszeczkę z dołu.
jakieś przejście, kij wie dokąd. Mnie najbardziej obchodzi ten prawy górny róg, jak tam możecie zobaczyć jakiś podest, nie podest. A to z tego względu, że może tam być na coś ukrytego. Coś ze ścianą, dlatego bardzo chcę tam się dostać. Momencik. Dobra, to otworzyć, damy. A, to była, słuchajcie, tam ta brama. Mhm. To była dokładnie ta brama, okej. Okay. Może jeszcze chwilkę, słuchajcie, nie stanie się nic. Tutaj za dwie minutki posiedzimy. O, świetnie. Tu mamy jeszcze okrągły szafir. Coś tam jest. Nie mam pojęcia najmniejszego, jak ja tam powinienem bez podestu się dostać. Bo jak już raz skoczę, to wyhamować nie mogę. Dobra, ale na tym miejscu skończymy. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć. Hej!